Panie i panowie, pora na kolejny pojedynek na Spartan Fight 8. Tym razem pojedynek w formule MMA na dystansie 3 razy 5 minut. Limit wagowy to 73 kg. Do niebieskiego narożnika zapraszam Roberta Maciejowskiego! Pora zaprosić zawodnika do czerwonego narożnika, a oto przed państwem Łukasz Górecki! Łokieć masz już na przeproście, wyłamany bark zegar nakazuje pośpiech. Nie jeden by zmarł, krew napływa do oczu. Skończył ci się fart, oddech zdech, leży już w koszu, został ducha hart. Los to żart, ciągle wiatr wieje w twarz, nigdy w plecy ciągle grasz. Twarz, ale nic już cię nie cieszy, żaden z rozegranych meczy, żaden z wyścigów, wziąć się w pizdu i powiesić albo natrzeć piguł. Brak sensu, brak uśmiechu, brak oddychy, grab tylko grab ciosów na twarz i kichy. Jak się masz, ledwo dyszysz, wiesz się w gaz, na co liczysz. Wsia masz, wiem, że stać cię na lepsze wyniki. Poprawiasz statystyki, ziom, i wyrzucasz z siebie gniew. Przestajesz robić za tło, obudził się w tobie lew. Jakoś idzie trzymać pion, znaleźć ten zwierzęcy zer. Ostatni głęboki wdech, do góry łeb. Serce wali jak dzwon, pompuje krew, ten kto rozsadza ci skron. Prześladuje pech, czujesz nadchodzący dom. Zabyś już te chętny zek, ten kawałek to pomoc na dłoń. Do góry łeb. Serce wali jak dzwon, pompuje krew, ten kto rozsadza ci skron. Prześladuje pech, czujesz nadchodzący dom. Zabyś już te chętny zek, ten kawałek to pomoc na dłoń. Do góry łeb. Walicie po rogach, chłopak walicie w pysk. Czujesz, że nie ma Boga, a życie to syf. Droga krzyżowa, zobacz ich, jak się bawią tobą dziś. Do góry głowa i jak robot na przykład. Z tego pieca nie ma chleba, z tego już nie będzie nic. Nie ma zmiły, nie ma przebacz, w ogóle nie chce ci się żyć. Ciągle śpisz, mógłby znić, zaczyna cię mdlić. Nie jest git, mętny kwit, jak utrzymać godny byt. Raj to mi serca ryb. Panie i panowie, w niebieskim narożniku zawodnik szczycący się rekordem dwóch zwycięstw, jednej porażki, jednego pojedynku nierozstrzygniętego. Prosto z Das Berserker Team. 24-latek, ważący 73 kg, mierzący 180 cm wzrostu, wychowany w MMA. Panie i panowie, Robert Maciejowski! A na wprost niego, niepokonany, jego rekord to dwa zwycięstwa. Już walczył dla Spartan Fight i wygrał. Prosto z Grasie Barra Toruń. 27 lat, 73 kg i 178 cm wzrostu. Wychowany w brazylijskim jiu-jitsu, Łukasz Górecki! Łukasz Górecki i Robert Maciejewski. Bardzo zbliżone rekordy, ponieważ obydwaj dwa zwycięstwa na swoim koncie. Łukasz Górecki, można powiedzieć,
parterowiec, mimo to, że każdą ze swoich walk wygrywał przez dźwignię na łokieć, tak zwaną balachę, i to już zazwyczaj w pierwszej rundzie. Tak, rozpoczynamy ten pojedynek w formule MMA. Kategoria 73 kilo, tak zwany catchweight, czyli waga pomiędzy, kategorią lekką, 70 kilo. Wspominałeś, że Zgórecki to zawodnik, który lubi korzystać z takich parterowych, tam czuje się najlepiej, ale po tym kopnięciu pokazuje, że również stójka jest jego dobrą stroną, bardzo dynamiczny, bazuje na szybkości, na dużym czuciu, często przy próbach kopnięć opuszcza tak i teraz zepchnięty defensywy, super punch w wykonaniu jego rywala, jest próba obalenia, jak odpowie Maciejewski. Robert Maciejewski walczy z Mańkuta z odwrotnej pozycji, jest to zawsze bardzo niewygodna pozycja dla swojego rywala, dlatego nie dziwię się, że Łukasz Górecki przynosi walkę do parteru. Efektowne obalenie za jedną nogę, przejście do pozycji bocznej. Wyłącza jedną rękę, ale dobry. Efektownie slipował. Wykorzystał siatkę i wrócił do stójki. Górecki znowu wychwytuje jedną nogę. Bardzo ładnie wykorzystał siatkę Maciejewski i bardzo efektownie wyszedł z tarapatów. Jeszcze gdzieś wepchnięte biodra w siatkę, próbuje obronić się przed tym obaleniem. Znowu bardzo łatwo Górecki przychodzi do pozycji bocznej. Maciejewski, kiedy ląduje na plecach, ląduje teoretycznie w półgardzie, ale w ogóle nie zapina nóg, co powoduje, że Górecki bez problemu dochodzi do pozycji bocznej, tak jak teraz. Widzimy, że Maciejewski będzie próbował prawdopodobnie tej samej sztuczki, dzięki której wyszedł z poprzednich tarapatów, ponieważ nogi już są oparte na siatce. Tak, ale jest próba klucza tutaj. Odwrotne trójkątne duszenie. Akcja przy siatce, próba przejścia półgardy. Bardzo blisko w tym ataku do przejścia do frontalnego dosiadu. Znowu kolejny raz bez większych problemów. Górecki radzi sobie z tym, żeby przejść do dźwigni. Teraz efektownie próbował zakończyć ten pojedynek akcją dźwigniona staw łokciowy. Próba skrętowej, broni się i atakuje piętą. Musi uważać Maciejewski na te swoje wierzgające nogi, ze względu na to, że tam już było naprawdę blisko, to na pograniczu faul, aby on tutaj kolejne tarapaty. Musi pilnować się za plecy. Tak, dobra, jedna noga już wpięta. Tak. Nie. Jeszcze nie, ale o, teraz. Jedna noga już wpięta. Druga rozciągnięty. W bardzo dużych tarapatach jest Maciejewski. Przejście do frontalnego dosiadu, no. Musi bronić się, jest próba klucza na rękę. Oj, będzie się chyba skręcał do balachy za lada moment Górecki, ze względu na to, że ta... Przechodzi do pozycji bocznej. Czy będzie miał siłę, by sweepować Maciejewski? Zdecydowanie Łukasz Górecki szuka tej balachy. Tak mówiliśmy, że on zaczynał od brazylijskiego jiu-jitsu, a więc te techniki są mu bardzo bliskie. Tak, reprezentuje klub Gracie Barra Toruń, no, czyli taki typowy graplerski. No. Bardzo łatwo mija nogi Maciejewskiego. Maciejewski nawet kiedy uda mu się wkręcić już praktycznie do półgardy, bądź do tak zwanej gardy motylej, Górecki z bardzo dużą łatwością przechodzi do pozycji bocznej, potem zdobywa dosiad, cały czas pracuje albo uderza, albo uderzeniami, albo właśnie, żeby wyłapać rękę. Tak, przejście do dźwigni na staw łokciowy, no zmęczył Maciejewskiego, ma problemy tutaj. Blisko, z
zakończenia, ale również zbliża się czas rundy pierwszej. A więc no, zdecydowana dominacja, szczególnie w płaszczyźnie parterowej Łukasza Góreckiego. No, pokazał tutaj, że w tej płaszczyźnie naprawdę czuje się doskonale. No a Maciej Jerzyński musi szukać stójki, jeśli chce myśleć o zwycięstwie w tym pojedynku. Zdecydowanie. Maciej Jerzyński jest niewygodnym przeciwnikiem, tak jak wspominałem, walczy w pozycji leworęcznej. Dlatego też i Górecki za długo nie bawił się w nim stójce, kiedy tylko była możliwość na skrócenie dystansu. Zapędził go pod siatkę, wyłapał nogę, obalił. A tam już kompletna dominacja, tak jak wspominałeś. Widzimy trenera Damiana Herczyka w narożniku Maciejewskiego. Zobaczymy, co trener mu podpowie. Czy tym razem uda się utrzymać stójkę dłużej, ze względu na to, że pewnikiem takie były podpowiedzi. Ale też Łukasz Górecki, ciężko oddychający. Widać, że owszem, runda zdominowana, ale też porosił go, to kosztowało. Rozpoczynamy runda numer dwa. Zobaczymy, jak z przygotowaniem. O, bardzo super tans. Znowu lewy dochodzi do głowy Góreckiego. No, ukięły się nogi pod Góreckim. Zapędzony pod siatkę. Mocne ciosy tutaj. Czyjewski teraz rozpędzony. Nie zwalnia tempa, broni się przed wprowadzeniem. Szuka do parteru, próbuje sweepować Łukasz Górecki. Teraz mamy Maciejewskiego z góry. Garda zapięta. Tak, co potrafi, jak przechodzi gardę Robert Maciejewski, może. Próba skręcenia się do balachy. Szuka uderzeń, ale musi bronić się teraz, bo bardzo blisko. Jest bardzo blisko, ręka wyprostowana, czy będzie klepał? Czy będzie klepał, czy jest w stanie zmienić pozycję? Będzie próbował. Ręka już w dużym przeprosie, ale Maciejewski nie wygląda, jakby sprawiał mu to problem. Dobre rozciągnięcie, przejście nogami na stronę nie będzie. Próbuje uciec, ale ręka w dużym przeproście. Próbuje dołączyć drugą rękę. Tutaj uwolnił się Maciejewski. Maciejewski, wielkie brawa. Wiemy, ile to kosztuje ucieczka z takiej pozycji. Znowu z dużą łatwością Górecki omija nogi Maciejewskiego, przychodzi do dosiadu. Coraz bardziej zmęczony Maciejewski. No już Łukasz zdaje sobie sprawę, że tutaj dźwignią będzie bardzo ciężko, bo dobrze broni się, dobrze ucieka. Znowu próba balachy, ale chyba nie z takimi stawami. Tak, tutaj wygląda, jakby miał obrotowe stawy i w tą stronę ta dźwignia nie działa. W odpowiedzi mocne ciosy. Zdecydowanie trzeba. Bardzo mocne przeprosty ma Maciejewski. Znowu. No, wychodzi z balachy. Ale teraz akcja. Musi uważać na duszenie trójkątne, no to, że nogi już są przełożone. Teraz ważne, zapięty trójkąt, no jeśli dociągnie tą pozycję, to będą... Musi zrywać się do góry, o właśnie. Już próbuje rozrywać. Jak najwyżej, jak najwyżej. I uciec tak z tej niedogodnej pozycji, no. Prosi rywala o to, by. Nie była to. Zapędza rywala. Przerwa nie było, to koniec. Zaprasza rywala do stójki. Tego rundy troszkę zdezorientowany Maciejewski znowu. Troszkę bez pomyślunku, aby z dużą siłą, z dużym rozmachem. Mocne uderzenie przy siatce klatki. Potwornie dużo sił kosztowało Góreckiego ta walka parterowa. Owszem, cały czas dominował, ale widzimy. Ale trafi teraz Maciejewski prawym. Jeszcze gdzieś wysokie kolano w klinczu. Obydwaj potwornie zmęczeni, ale Maciejewski jakby z większą wiarą w swoje możliwości. Ale teraz trafia! Mocny lewy prosty! Kolana! Łukasz Górecki oparty o siatkę tutaj. Naprawdę bardzo ciężkie chwile. No i jest szansa! Jest koniec walki, a więc to jest piękno tego sportu. Piękno na gali. Spartan Fight numer 8. W tym pojedynku zwycięża Robert Maciejewski, chociaż na początku
w rundzie pierwszej, no, żaden z nas nie byłby tego tak pewny. Niesamowite serce Roberta Maciejewskiego. Przetrwał pierwszą rundę, która kompletnie nie układała się po jego myśli. I w drugiej po prostu dokonał dzieła zniszczenia. No, niektórzy z kibiców przecierają oczy. Widzimy kilka znanych twarzy, między innymi znany i lubiany aktor Michał Żurawski, o który również gra rolę fighterów, wie jak to jest. Zobaczmy to jeszcze raz, jak doszło do tej akcji. Tak, te kolano na pewno napoczęło Łukasza. Tak. Ten lewy był ciosem dominującym. Wielkie brawa, ładne zachowanie Roberta Maciejewskiego i oficjalny werdykt. Panowie, ten pojedynek kończy się nokautem, a wygrywa go reprezentant Das Berserkers Team Robert Maciejowski! Jeszcze gratulacje swojego trenera Damiana Herczyka. No, niesamowite serce naprawdę pokazał Robert. Serce do walki. Można powiedzieć, Arturze, że Robert Maciejewski wrócił z dalekiej podróży, bo w rundzie pierwszej na pewno był bardzo daleki od tego zwycięstwa. Tak, ale to jest właśnie piękno tej dyscypliny sportu. Trzeba walczyć do końca, nie poddawać się. Nie tylko z przeciwnikiem, ale i z własnymi słabościami. Pamiątkowe zdjęcia. Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Pierwsza runda kompletnie nie po myśli Maciejewskiego. Potem ta balacha, gdzie ręka była przeprostowana. I proszę, da się byliśmy, wyjść. Byliśmy bardzo blisko tutaj, praktycznie przy naszym stanowisku widzieliśmy, jakie wygięcie, nienaturalne ręki. Co więcej, również ujęcie na twarz Roberta. Nie było grymasu, nie było bólu, naprawdę wielkie, wielkie brawa i ładne sportowe zachowanie. Jeszcze raz gratulacje.